Jakim sędzią jest Magdalena Figura? O matko! Na pewno bardzo energiczną i na pewno bardzo kochającą to, co robi. Sędziowanie jest dla mnie jedną z największych pasji. Czy 100 gramy jeden z drugim? Jestem straszną gadułą na boisku. Bardzo dużo rozmawiam z zawodnikami. Macie całe głowy? Jeden, drugi, trzeci? Jestem też sędzią, która nie lubi dawać dużo żółtych kartek i czerwonych. Wolę używać prewencji. Panie kapitanie, szanujemy... Ej, mówię! Czekaj! Szanujemy moją asystentkę. Ona jest lepiej widzi, ona jest idealnie ustawiona. Nie ma dyskusji, nie ma dźwigania rąk, okej? Okej? Jesteśmy na stadionie Odry Wodzisław. Dlaczego to miejsce jest szczególne? Stąd po części zaczęła się moja pasja. To był pierwszy stadion, na który zaczęłam uczęszczać na mecze piłki nożnej. Aż do pewnego momentu, no troszeczkę już mi się to nudziło, bierna postawa. Zawsze byłam bardzo żywiołową osobą. Gdzieś tam wpadłam na pomysł, żeby założyć zespół, czyli liderek. Tańczyłyśmy w przerwie, robiłyśmy szpalery dla zawodników. Moja taneczno-piłkarska przygoda trwała 3 lata. No i później jakoś tak się wszystko potoczyło, że tutaj, będąc w Odrze, poznałam sędziów, którzy zaproponowali mi, a może ty byś chciała zostać sędzią. Powiem szczerze, że byłam w dużym szoku, ze względu na to, że ja myślałam, że to jest taki zamknięty, elitarny świat, a się okazało, że to wystarczy po prostu zapisać się na kurs, skończyć go i zacząć tą przygodę. I kupiłam gwizdę, kupiłam strój, zaczęłam regularnie sędziować i nawet nie wiem, kiedy te 13 lat zleciało. Panowie, gramy do gwizdka, gramy w piłkę, szanujemy się, Liga Tuż Tuż, to jest Puchar Polski, ale szanujemy swoje nogi, okej? Dobra. Mecz Pucharu Polski, regionalny, zagrają dwie drużyny, Unia Książenice z Odrą Wodzisław. I poprowadzę ten mecz jako sędzia główna. Chodź, jeszcze do tyłu. Ej! Jestem tutaj, hello! Ja wiem, że 1,68 m i niewidoczna. Nie było łatwo. Wszystko, co osiągnęłam, musiałam gdzieś tak sama tak naprawdę o to walczyć. Panowie, nie przytulajcie mi się tam tak namiętnie, bo po prostu będę to musiała przerwać i dać albo karny, albo wolny. Będzie albo w jedną, albo w drugą. Jeżeli chodzi o ilość przesędziowanych meczów, będzie tego w okolicach 1000, łącznie z tymi nieoficjalnymi. Ale nie wiem, który tu tak trzymał Pelego, ale po prostu zastanawiałam się, czy go nie rozbierze na moich oczach. Jak na początku, jak byłam tylko kibicem, zbierałam autografy od zawodników, to fajnie ich potem było już poznać i czasami przejść na ty. Jezus, no Malina, na stare lata ci jeszcze przez taki płat skokać chcę. W dzisiejszych czasach dziewczyny, które zaczynają sędziować, mają naprawdę dużo łatwiej niż kiedyś. Kiedyś trzeba było się przebić przez tą taką grupę męską. W dzisiejszych czasach jednak jest bardziej takie patrzenie władz na to, że jednak popatrzmy, jest więcej rozgrywek kobiecych. Na tych kobiecych rozgrywkach mają sędziować kobiety, więc tych kobiet potrzeba. Więc ta droga kariery do tego, żeby coś osiągnąć, jest troszeczkę łatwiejsza. Jeden z drugim, graj, nie pchaj. Graj! Brawo, Maki! Super, Karolina! Joha! Każda z nas dąży do tego, żeby być postrzegane przez pryzmat profesjonalizmu, że my też, kobiety, potrafimy to robić i potrafimy to robić dobrze. A nie przez pryzmat tego, że jakaś tam ładna lala wybiega na boisko. Czekamy na gwizdek. I gramy. I tak naprawdę nikt nie patrzy, czy potrafi to robić, tylko wszyscy zachwycają się urodą. Panowie, idzie szybka kontra, to co ja mam na nią nie patrzeć, bo wy się bijecie i zajmujecie nie wiem czym. Wszystkie dążymy do tego, żeby być najlepsze. Wiadomo, że każdy popatrzy przez nas przez pryzmat urody. Każda kobieta lubi, jak któryś z mężczyzn tam rzuci jakimś komplementem. Okej, pasuje nam to, ale dla nas największym komplementem jest, kiedy ktoś pochwali nas za cały dobrze przeprowadzony mecz. Dobra robota i taka satysfakcja ze strony drużyn, ze strony mojego zespołu sędziowskiego, to chyba jest najlepsza nagroda. Ogólnie jestem zadowolona. Myślę, że te kluczowe decyzje, które były, bo były takie w tym spotkaniu, zostały podjęte prawidłowo. Nie obyło się oczywiście bez dyskusji, bo gdzieś to jest naturą zawodników, żeby mogli sobie popyskować. I co? Trzeba było się tak emocjonować? No. Czasami trzeba. Powiem szczerze, że jak na lokalny Puchar Polski, no to było co zobaczyć. Mimo, że obie drużyny nie grały ani jedna, ani druga na swoim boisku, bo graliśmy ten mecz w Dębieńsku, to byli kibice. Bardzo pozytywne wrażenie z całego meczu i z całego spotkania. Nie było emocji jak na grzybach, nie? Ten mecz pucharowy to był pierwszy mecz taki oficjalny w tym roku. Bardzo dobrze dziewczyny się spisały. Dobrze. Co dobrze? Dobre sędziowanie? Jezu, teraz to mnie duma rozpiera, prezes. To jest ciekawa perspektywa przed całą zbliżającą się rundą, którą mam nadzieję, że zakończymy z przytupem i będziemy mogły spokojnie spocząć w fotelach i oglądać Mistrzostwa Świata w Rosji.